Nasze dzisiejsze rozważanie będzie już czwartym z kolei rozważaniem z księgi Nehemiasza. I jak dobrze wiemy, Nehemiasz był człowiekiem, którego Pan Bóg powołał do odbudowania murów Jerozolimy. Mury w Piśmie Świętym symbolizują bezpieczeństwo, symbolizują opiekę Bożą. I Nehemiasz był człowiekiem, który miał zatroszczyć się o pomyślność ludzi w Jerozolimie, którzy przez wiele lat mieszkali bez opieki i miał przybliżyć ich do Boga. W pierwszych trzech rozdziałach księgi Nehemiasza czytamy o jego powołaniu. Czytamy o tym, w jaki sposób w dramatycznych okolicznościach król udzielił mu zgody na wyjazd do Jerozolimy. Czytaliśmy również o tym, w jaki sposób podjął decyzję o tym, że jednak podejmie się, pomimo różnych grożących niebezpieczeństw, odbudowy murów. I w trzecim rozdziale mamy piękną historię o tym, jak wiele osób w Jerozolimie, zachęconych przykładem Nehemiasza, podjęło się rozpoczęcia odbudowy murów. Ale jeżeli zajrzymy do rozdziału drugiego i do wersetu 10, widzimy tam już zapowiedź pewnego poważnego problemu. Czytamy tam, że wrogowie, kiedy dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Kiedy ktoś z nas podejmuje decyzję, że będzie posłuszny Bogu w tym, żeby zatroszczyć się o pomyślność braci, sióstr, osób, które nie znają jeszcze Chrystusa, to szatan nigdy nie będzie bezczynny. I księga Nehemiasza jest taką, można powiedzieć, przedstawia taki model życia chrześcijańskiego lidera. Oczywiście wiemy, że każdy z nas jest chrześcijańskim liderem, dlatego że jako minimum mamy jedną osobę, to znaczy siebie, za którą jesteśmy odpowiedzialni, ale większość z nas ma o wiele więcej osób. I dla tych ludzi jesteśmy liderami. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli, w jaki sposób szatan atakował Nehemiasza. Bo widzicie, apostoł Paweł mówi z całą odpowiedzialnością, że sposoby działania szatana są nam znane. Dlaczego? Dlatego, że szatan zna nas jako ludzi i wie, że jest kilka takich wypróbowanych sposobów, że nie musi szukać innych. Są takie sposoby, które działają prawie w każdym przypadku. I takim pięciu sposobom chciałabym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli. Na początku rozdziału czwartego czytamy, że kiedy wrogowie usłyszeli, że odbudowujemy mur, najpierw się zdenerwowali, ale potem zaczęli się z Żydów wyśmiewać. I mówili tak, co ci nędzni Żydzi wyczyniają, czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy z kupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A drugi powiedział tak, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Kiedy przygotowywałam się do rozważania tego fragmentu, byłam akurat poza domem i nie miałam egzemplarza Pisma Świętego ze sobą. Pamiętałam wypowiedzi tych dwóch ludzi, ale kompletnie zapomniałam, jakim odpowiedział na to Nehemiasz. I tak zaczęłam się zastanawiać, jakim Nehemiasz na to odpowie. I pomyślałam sobie tak, Nehemiasz to jest człowiek naprawdę niesamowity. Jest to jeden z kilku ludzi w Piśmie Świętym, o którym nie napisano ani jednej negatywnej rzeczy. No więc w ogóle on to prawdopodobnie przejdzie koło tego, nic im nie odpowie, no i jeden punkt skazania będzie mniej, no bo co ciekawego można na ten temat powiedzieć. Kiedy przyjechałam do domu i tak z ciekawości od razu zajrzałam, przeczytałam takie słowa. W ten sposób zareagował na to Nehemiasz. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy.
niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. W Biblii mamy zapisaną modlitwę króla Hiskiasza, który dowiedział się, że umrze i prosi Boga o ocalenie mu życia. I ta historia i ta modlitwa jest dokładnie o połowę krótsza niż modlitwa Nehemiasza. Co spowodowało, że Nehemiasz tak mocno zareagował na wyśmiewanie się? Czytamy tutaj, że wyśmiewanie się, kpina i szyderstwo jest jak gdyby takim pierwszym atakiem szatana. I bardzo często nie trzeba już następnego, dlatego że jest to bardzo skuteczna broń. Dlaczego tak się dzieje? Chrześcijańska psychologia mówi nam, że człowiek ma trzy podstawowe potrzeby. Potrzebę miłości, nazywaną też potrzebą przynależności, potrzebę wartości, chcemy wiedzieć, że jesteśmy wartościowi, i potrzebę znaczenia. Chcemy wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens, że w jakiś sposób jesteśmy zmienić w stanie świat na lepsze. Wyśmiewanie się uderza w samą, jak gdyby, podstawę tych wszystkich trzech potrzeb. Podważa naszą potrzebę miłości, no bo jeżeli ktoś się z nas śmieje, to na pewno nas nie kocha. Podważa nasze poczucie wartości własnej. I w końcu sugeruje, że my jako takie śmieszne, małe osoby nie jesteśmy w stanie zrobić nic wartościowego. W jaki sposób radzi sobie z tym Nehemiasz? Nie próbuje walczyć z tym na własną siłę, na własną rękę, ale od razu oddaje problem Bogu. Panie Boże, słuchaj. Ty widzisz, jak się z nas śmieją, ale Panie Boże, Ty w ten sposób nie patrzysz i Ty nas tak nie widzisz. Możemy Tobie zaufać. I co dalej czytamy? Że praca posuwała się dalej, a mur był w końcu w pewnym momencie wzniesiony do połowy wysokości, a ludzie ochoczo pracowali. Ale to był, jak gdyby dopiero, to było pierwsze podejście. Czytamy dalej, że kiedy wrogowie usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, zapłonęli wielkim gniewem i wszyscy się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. W innych tłumaczeniach jest napisane, że wyruszyli po to, żeby zatrzymać pracę. I co robi w tej sytuacji Nehemiasz? W wersecie 9 czytamy, że zrobił dwie rzeczy. Modlił się do Boga, właściwie modlili się wszyscy biorący udział w odbudowie. I co jeszcze? I wystawiali straż dniem i nocą. Jedną z rzeczy, którą właśnie zauważamy u Nehemiasza, jest niesamowita równowaga w jego postępowaniu. Nehemiasz wiedział, że samo wystawienie straży bez pomocy Bożej nic nie pomoże. Ale jednocześnie wiedział, że sama modlitwa i lekceważenie swoich obowiązków również nie będzie dobrym rozwiązaniem. I w wersetach od 10 do 12 czytamy, jaką następną strategię przyjęli wrogowie. W pewnym momencie przyszła wiadomość, że ludzie, którzy mieszkają dookoła Jerozolimy, zauważyli zastępy wrogów wyruszające na Jerozolimę. Nehemiasz więc ustawił ludzi z mieczami, włóczniami i łukami, po to, żeby odeprzeć ewentualny atak. Ale minął jakiś czas i nic się nie stało. I po jakimś czasie, trudno powiedzieć, czy było to kilka godzin, czy kilka dni, znowu przyszła kolejna wieść, że wrogowie ruszają. Więc wszyscy znowu przygotowali się do walki i znowu nic się nie stało. Czytamy o tym w wersecie 12. Po jakimś czasie znowu przyszła kolejna wieść i znowu nie było ataku. Słuchajcie, jak takie działanie wpływa na człowieka? Strach, obawa? I następnie rozluźnienie. I znowu przygotowanie do walki. I znowu. Wpływa mniej więcej na nas wszystkich w taki sam sposób. Nehemiasz pisze tutaj, że to miało miejsce 10 razy.
Ale wiecie, to prawdopodobnie nie było 10 razy, tylko Nehemiasz używa tutaj symbolicznej liczby. Tak jak czasami my mówimy, no to miało miejsce chyba już ze 100 razy. Chcemy przez to podkreślić, że coś wydarzyło się wiele razy i według nas zbyt wiele. Liczba 10 jest liczbą pełni. Nehemiasz chce prawdopodobnie tutaj powiedzieć, że to się stało wystarczająco dużo razy, żeby wrogowie osiągnęli swój skutek. A jaki to był skutek? Czytamy o tym w wersecie 10. Judejczycy bardzo się zniechęcili. I zauważamy tutaj w Bibliach Warszawskich takie wcięcie. To oznacza, że ten tekst jest powiedziany poezją. Ludzie z tego załamania zaczęli mówić wierszem. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. I tak jak 4 wersety wcześniej wszyscy ludzie ochoczo pracowali, tak w tym momencie ludzie się załamali i stwierdzili, że nic z tego dalej nie wyjdzie. Znamy to uczucie? Myślę, że znamy. I co stało się dalej? Takim nieuniknionym skutkiem załamania i takiego przeciążenia umysłowego jest strach. I w wersecie 14 Nehemiasz uświadomił sobie, że ludzie się po prostu boją. I zobaczmy, w jaki sposób zwraca się wówczas do ludzi. Mówi tak: nie bójcie się. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Z czym nam się kojarzy zwrot Pan wielki i straszny? Wydaje mi się, że najczęściej albo dosyć często używamy tego zwrotu, kiedy chcemy powiedzieć, że Bóg nienawidzi grzechu. Ale w tym przypadku Nehemiasz zwraca uwagę, że Pan wielki i straszny stoi po stronie swoich przyjaciół. Kiedyś na zjeździe młodzieżowym w Poznaniu był puszczany fragment takiego filmu, który bardzo mi się spodobał. To był taki film o małym niedźwiadku. Był taki mały niedźwiadek, który uciekał przed goniącą go pumą. I wiadomo było, że nie ma w porównaniu z nią żadnych szans. I kiedy w pewnym momencie dotarł już do takiego miejsca, gdzie nie mógł już dalej uciekać i ta puma stanęła naprzeciwko niego, ten niedźwiadek w takim ostatecznym akcie rozpaczy zaczął ryczeć. A przynajmniej to prawdopodobnie miał być ryk w jego wydaniu, ale był to taki żałosny pisk. Ale w pewnym momencie ta puma zaczęła się cofać i uciekła. I w tym momencie kamera podjechała trochę do góry. I czy ktoś pamięta, co pokazała? Za tym małym niedźwiadkiem stał ogromny, wielki niedźwiedź. I też ryczał. I ta puma tak naprawdę uciekła właśnie przed nim. I Nehemiasz uświadamia tutaj ludziom, że ten wielki, straszny Bóg, który stworzył cały wszechświat, stoi po waszej stronie. I mimo, że pozornie wydaje się, że jesteśmy bez szans, to jednak Bóg jest za nami. I czytamy w wersecie 15, że kiedy wrogowie dowiedzieli się, że Nehemiasz przejrzał ich zamysły, odstąpili i wszyscy mogli wrócić do swojej roboty. No więc dotychczasowe plany spaliły na panewce. Ale wrogowie nie zamierzali się poddać. W 6 rozdziale widzimy zmianę taktyki. O ile do tej pory próbowali zaatakować cały lud, o tyle od tego momentu ich atak jest całkowicie skoncentrowany na Nehemiaszu. Kiedy dotarła do nich wieść, że mur jest odbudowany i jedynie wrota nie zostały wstawione, wrogowie przysłali zaproszenie do Nehemiasza. Napisali do niego: zbierzmy się razem na naradę. W pierwszej chwili wyglądało to bardzo atrakcyjnie, bo wiecie, takie długotrwałe wystawienie na stres powoduje, że człowiek zaczyna myśleć, żeby to się już wreszcie skończyło. I nagle to się dzieje.
najwyraźniej zmienili zdanie. Może chcą się pogodzić, może nareszcie mnie zaakceptowali. Bo widzicie, nikt z nas nie lubi być odrzucony, prawda? Ale co czytamy? Że Nehemiasz był całkowicie przekonany, że mieli złe zamiary. I wyprawił do nich posłów i powiedział tak. Podjąłem się wielkiej pracy i nie mogę przebyć. Jeżeli się z wami spotkam, no to praca będzie musiała być zatrzymana, więc nie mogę przyjechać. Ale oni przysłali takie zaproszenie po raz drugi. I co zrobił Nehemiasz? Wiecie, czasami jest tak w naszym życiu, że kiedy uda nam się odeprzeć jakąś pokusę, to w tym momencie wydaje nam się, że wygraliśmy i sprawa jest zakończona. Ale jedna z taktyk szatana polega na tym, że ta sama pokusa, czy ten sam problem, czy to samo zagrożenie wraca po raz drugi. I my, jako ludzie, nie lubimy takiego, jakby to powiedzieć, nie lubimy, żeby coś się powtarzało drugi raz. Staramy się to rozwiązać w inny sposób. A Nehemiasz odpowiada im dokładnie takimi samymi słowami. Wrogowie przysłali zaproszenie po raz trzeci. I Nehemiasz po raz trzeci odpowiedział takimi słowami, a potem po raz czwarty. Czy pamiętamy, w jaki sposób był kuszony Pan Jezus? Za każdym razem odpowiadał, napisano. Pan Jezus miał wyraźne zrozumienie, w jaki sposób powinien realizować wolę Bożą w swoim życiu. Nehemiasz miał wyraźne przekonanie, w jaki sposób on powinien realizować wolę Bożą w swoim życiu. Czy my również mamy wyraźne przekonanie, w jaki sposób my powinniśmy realizować wolę Bożą w swoim życiu? Widzimy, że stopniowo następuje eskalacja zagrożenia. W 5 wersecie czytamy, że wrogowie wysłali do niego list po raz kolejny, ale tym razem list był odpieczętowany. A co to w praktyce znaczyło? Że każdy człowiek mógł do niego zajrzeć. Prawdopodobnie zrobił to posłaniec, następnie ten, kto odbierał list, mogli to przeczytać i w ten sposób treść listów dotarła do wszystkich w Jerozolimie. A w tym liście było napisane tak. Posłuchaj, Nehemiaszu, wśród pogan rozeszła się wieść, a zwłaszcza opowiada to pewien człowiek, który nawiasem mówiąc był ich przyjacielem, że ty i Żydzi zamyślacie zbudować się i dlatego odbudowujesz mur. Ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści, a nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o tobie w Jeruzalemie. Jest w Judei król. Otóż wiadomość o tym niechybnie dotrze do króla. Tu jest mowa o królu perskim, któremu w tym czasie podlegały te ziemie i który wysłał Nehemiasza. Przeto zejdźmy się razem na naradę. To było bardzo poważne zagrożenie. Wyobraźmy sobie, że pracujemy w jakiejś firmie i w pewnym momencie podchodzi do nas jakiś kolega i mówi w ten sposób. Słuchaj, po firmie chodzą plotki, że zamierzasz obalić dyrektora. Słuchaj, chodź, spotkamy się razem i zastanowimy się, w jaki sposób zapobiec tym plotkom. Czy byłoby to poważne zagrożenie? Jest takie powiedzenie, nie ma dymu bez ognia. Jeżeli ta informacja dotarłaby do dyrektora, to taki oskarżony pracownik miałby poważne problemy. I fałszywe oskarżenie jest bardzo potężną bronią. Dlatego, że naprawdę trudno jest obronić się przed tym. Wrogowie uświadomili sobie, że siła Nehemiasza tkwi między innymi w tym, że odbudowuje mury z polecenia króla. I pomyśleli sobie, że jeżeli mu się uda zerwać tą więź pomiędzy królem a Nehemiaszem, to wówczas zwyciężą. Co robi Nehemiasz? Nie wiemy, co myślał. Gdyby chodziło tutaj o mnie, to myślę, że spędziłabym kilka bezsennych nocy. Ale Nehemiasz odpowiada bardzo prosto. To kłamstwo. I nie zrobił nic więcej. Tutaj nie jest napisane wyraźnie, ale biorąc pod uwagę to, co Nehemiasz robił poprzednio, Nehemiasz po prostu podjął decyzję, że oddaje tę sprawę Bogu. Bo ta sprawa jest zbyt poważna, żeby mógł z nią walczyć w jakikolwiek sposób sam. W wersecie 10
Czytamy o tym, że Nehemiasz przyszedł do jednego ze swoich przyjaciół lub znajomych. A ten człowiek, który miał na imię Szemajasz, był prorokiem. I kiedy Nehemiasz odwiedził go, ten człowiek właśnie był w natchnieniu, czyli otrzymywał wiadomości od Pana Boga. I kiedy zobaczył Nehemiasza, powiedział: właśnie Pan Bóg mi pokazał, że przychodzą wrogowie i że zamierzają cię zabić. Przyjdą w nocy. Słuchaj, ale jest rozwiązanie. Ukryję cię w świątyni. Tam cię nikt nie znajdzie i nie zabije. Atrakcyjna propozycja? Sam Pan Bóg mówi przez proroka, że ukryje cię w świątyni. Ale był pewien problem. Do świątyni nie miał prawa wchodzić nikt poza kapłanami. I znowu kolejna zasadzka. Pan Bóg pokazuje rozwiązanie problemu, tylko że to rozwiązanie jest sprzeczne z Jego słowem i Jego przykazaniami. I co odpowiada Nehemiasz? Czy człowiek jak taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Nehemiasz był świadomy dwóch rzeczy. Był świadomy tego, że po pierwsze, jako człowiek nie będący kapłanem, nie ma prawa wejść do świątyni. Ale był świadomy też jednej rzeczy, że jeżeli on jako lider i przywódca wystraszy się i się schowa, ratując swoje życie, no a co z pozostałymi ludźmi? Oni mają zginąć, a on się schować? Taka decyzja byłaby w zasadzie zakończeniem całej sprawy. Nehemiasz nie mógłby już nikogo zachęcić do niczego. I tak jak się mówi, że kapitan powinien schodzić z tonącego statku ostatni, tak samo lider nie może wystawiać ludzi na większe niebezpieczeństwo i stawiać im większych wymagań, niż stawia w stosunku do siebie samego. Ale jest tutaj w tym szóstym rozdziale bardzo ciekawa rzecz. Zaznaczyłam sobie kolorowym pisakiem wszystkie słowa, które związane są z czasownikiem strach. W wersecie 9 czytamy: wszyscy oni bowiem straszyli nas. W wersecie 13 czytamy: abym się przeląkł i popełnił grzech. W wersecie 14 czytali, że wielu proroków chciało go zastraszyć. A jeszcze w wersecie 19 czytali, że wysyłali listy, żeby go zastraszyć. Strach jest potężną bronią w rękach szatana. I szatan będzie wykonywał ten strach, będzie wykorzystywał ten strach, żebyśmy zaprzestali wykonywania pracy, do której Bóg nas powołał. Oraz również, żebyśmy my sami w lęku odwrócili się od Boga. I kolejna rzecz. Szatan wykorzystał ludzi. Tych ludzi, dla dobra których pracował Nehemiasz. Żeby Nehemiasza zniechęcić i żeby pokazać mu, że ta praca, którą robi, nie ma większego sensu. Czytaliśmy już o Szemajaszu. W wersecie 12 jest napisane, że Tobiasz i Sanballat przekupili go. A więc prorok, przyjaciel albo kolega Nehemiasza dał się przekupić i chciał wciągnąć go w śmiertelną pułapkę, tak aby zgrzeszył przeciwko Bogu. W wersetach 17 i 19 szóstego rozdziału czytamy, że wielu ludzi w Jerozolimie korespondowało z tymi wrogami. Wysyłało do nich listy, otrzymywało od nich listy i te listy czytali w obecności Nehemiasza, żeby go nastraszyć. A więc Nehemiasz wśród własnych przyjaciół, wśród własnych sprzymierzeńców miał taką piątą kolumnę wroga, która robiła wszystko, żeby utrudnić mu życie. Czy może to być zniechęcające? Może być. W rozdziale 13 czytamy, że Nehemiasz na jakiś czas musiał wrócić z powrotem do króla perskiego. Powrócił w 32 roku panowania tego króla. Wówczas wyjechał. I kiedy przyjechał do Jerozolimy, okazało się, że wszystkie reformy, które wdrożył, właściwie zostały zarzucone. Ludzie znowu zaczęli handlować w szabat i znowu zaczęli postępować, realizując różne grzechy, od których Nehemiasz chciał ich odwrócić.
I czytałam w pewnej książce takie podsumowanie życia Nehemiasza, że Nehemiasz poniósł klęskę. Bo właściwie w ostatnim rozdziale czytamy, że wszystko, czego się podjął, nie powiodło się. Czy jest to dobre podsumowanie? Czy Nehemiasz poniósł klęskę? W 13 rozdziale i w 14 wersecie czytamy takie słowa. Nehemiasz modli się. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymasz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. Nehemiasz dokładnie wiedział, dlaczego robi to, co robi. I podobnie jak Jeremiasz, który pozornie poniósł klęskę, dlatego że ludzie nie poszli za jego wezwaniem do pokuty. Ale my jednak wiemy, że były jednostki, które pod wpływem jego nauczania zwróciły się do Boga. Podobnie było w życiu Nehemiasza. Nehemiasz mógł nawet o tym nie wiedzieć. Ale najważniejsze było to, że Nehemiasz, wykonując swoje powołanie, realizował wolę Bożą. I nawet jeżeli ludzie mogli o tym zapomnieć, Bóg pamiętał. I wiecie, bardzo często jest tak, że poświęcamy wiele lat na jakąś pracę, a następnie ta praca upada. I w tym momencie pojawia się taka pokusa, żeby powiedzieć o sobie, zmarnowałem życie. Po co to było wszystko? Mogłem zaangażować się w jakąś inną formę. Mogłem zbudować dom, mogłem gromadzić majątek. Po co to wszystko było? Nehemiasz wiedział, dlaczego to wszystko było. Bóg pamiętał i jego zapłata nie zostanie zmarnowana. Gdybyśmy mieli w tej chwili podsumować te wszystkie ataki wrogów na Nehemiasza, to moglibyśmy powiedzieć coś takiego. W tych kilku rozdziałach dzieje się bardzo dużo rzeczy. Mamy mnóstwo broni. Mamy włócznie, tarcze, łuki, pancerze, miecze. Mamy armię, która przychodzi, która odchodzi. I w końcu do tej bitwy jednak nie dochodzi. Ale cała ta walka toczyła się, można powiedzieć, w umyśle Nehemiasza. Nehemiasz był atakowany na wiele różnych sposobów. W jaki sposób, jakie metody wykorzystywał szatan, żeby pokonać Nehemiasza? Starał się go zranić. Starał się pokonać go pogardą, wyczerpaniem, strachem, wieloma rodzajami strachu, przed odrzuceniem, przed fizycznym zagrożeniem, przed fałszywym oskarżeniem. I w jaki sposób Nehemiasz z tym wszystkim walczył? Nehemiasz zawsze patrzył na Boga, na wielkiego i potężnego Boga, który stoi po jego stronie, który widzi wszystkie jego wysiłki i który jest jego przyjacielem. Chciałabym przeczytać modlitwę, którą znalazłam w jakiejś książce wiele lat temu. Jest to modlitwa człowieka, który nazywał się Tomasz Akempi i która jest zatytułowana Litania Pokory do Jezusa. Chciałabym ją przeczytać, dlatego że ona jest po prostu niesamowita. Wymienia wszystkie rodzaje ataków, którymi szatan próbował zniechęcić Nehemiasza oraz wiele, wiele innych. Myślę, że każdy z nas znajdzie tutaj coś dla siebie, jakąś swoją szczególną słabość, którą szatan nas atakuje. O Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Wyzwól mnie, Jezu, z pragnienia, aby być cenionym. Z pragnienia, aby być lubianym, z pragnienia, aby być wysławianym, z pragnienia, aby być chwalonym, z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, z pragnienia, aby być uznanym, ze strachu przed poniżeniem, ze strachu przed wzgardą, ze strachu przed skarceniem, ze strachu przed zapomnieniem, ze strachu przed wyśmianiem, ze strachu przed skrzywdzeniem, ze strachu przed podejrzeniem. I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął, aby inni byli więcej kochani niż ja,
aby inni byli wyżej cenieni ode mnie, aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony, aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem. I bardzo przyjemnie się to czyta do momentu, w którym nie zaczynam porównywać mojego życia z tym tekstem. Jest to taka moja modlitwa i takie moje pragnienie od wielu, wielu lat. Chciałabym, żebyśmy przeczytali jeszcze raz fragment z Filipian, z 3 rozdziału. Ten fragment był, który był czytany przed kazaniem, dlatego że ten fragment mówi dokładnie to samo, tylko w o wiele krótszy sposób. Mówi, jakie jest serce i jakie jest główne pragnienie człowieka, który realizuje właśnie to, co jest napisane w tej modlitwie. Apostoł Paweł mówi tak, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A więc podsumowując, w nas samych jest wiele przyczółków, które szatan może wykorzystać, żeby nas zaatakować. Jest w nas wiele strachu. Strach przed odrzuceniem, strach przed tym, że zostaniemy zapomniani, że zostaniemy niedocenieni. Pragniemy, żeby nas ktoś kochał. Pragniemy być wartościowi i pragniemy, żeby to, co robimy, miało znaczenie i zostało przez wiele osób docenione. Ale jeżeli będziemy starali się to wszystko realizować bez Boga, to wówczas możemy stać się łatwym łupem dla szatana. A więc, tak jak Nehemiasz, zaspokajajmy nasze potrzeby jedynie w Bogu i w przypadku strachu uciekajmy do Niego po ochronę. Amen.